I feel like I don't belong here. Cześć kochani, z tej strony Mentor Wąski, a to jest SAW. What the fuck? Free yourself from the device and pursue me, or sit there and let it tear you apart. The choice is yours. Muszę się uwolnić za wszelką cenę. Dawaj. Zdejmij to z siebie! No. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Czyste szaleństwo. A więc zaczynamy. Weekend z horrorem. Dzisiaj rzucamy sobie SAW. Zobaczymy, co nas czeka, jakie niespodzianki szykuje dla nas produkcja. Przed chwilą właśnie mieliśmy możliwość uratowania swojej dupy spod szczęk, które chciały nam urwać naszą głowę. Ale plusem dla nas jest to, że udało nam się wyjść z tego cało. Dobrze, a więc zacznijmy zabawę. Kolejnym krokiem będzie oczywiście pozamykanie drzwi. Jest to oczywiste. A dzięki temu manewrowi uzyskamy ciach. Uzyskamy numer, który otworzy kłódkę i uwolni nas stąd. Okej. Wprowadź kombinację. Ja bardzo chętnie. Aha, tak to działa. Jigsaw, nadchodzę. Gdzie on tu ich pozamykał? Jeśli ktoś nie widział filmu, polecam. Fajnie, to miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą. Tu jest, widzę, nas więcej. Okej.
Muszę grać w jego głupią zabawę. No nic. Drzwi się zamknęły, o, oponent po lewej. Ja, co ty zrobiłeś? No, na pewno będzie ze mną współpracował. Aha. No to ładnie. Masz, facet, wyobraźnię bez kitu. To nie jest dobrowolne, człowieku. Ty nas zmuszasz do tego. Kurwa. Normalnie. Przeszukaj toaletę, bezpiecznik. Dobra. Jest bezpiecznik. Mam go, mam go. Mam go. Ale igieł się powbijał. Fucking shit. Bezpiecznik, dobra, zatknij. Nawet poszło. Całe szczęście. Czekaj, otworzę wrota. Dziwne, że nie było tu kolejnej pułapki. Bezpiecznik już się nam nie przyda chyba. Ale zobaczę, co tu było. Pusto. Pusto. Motherfuck. Pecha, to ja mam tu, że tu się znalazłem. Przestań pierdolić. Masz buty, to kozaka strugasz. Spójrz pod nogi. Łatwo powiedzieć. Może tu coś będzie przydatnego? Raczej wątpię. Jigsaw nie był głupim facetem, wymyślając te wszystkie maszyny, które tak niby w jego mniemaniu miały uwolnić ludzi od ich grzechów. Okej, ciemno tu jak w dupie. Gdzie ja kurwa jestem? Dokąd iść? Tu na pewno nie. Okej, szczury. Fucking crabs. Jakiś frajer ma klucz? Zobacz. Ale go kopię. Nic mu nie da. Zamknij drzwi. Okej. No, jasne. Wmawiaj to sobie, wmawiaj. Heh, czy docenia swoje życie. Czyli to, co on z nami tu robi, to niby, że my nie doceniamy swojego życia. Ciekawe, czy on doceniał swoje. Ale z tego, co pamiętam, on zaczął to robić, jak zachorował. Ładnie. Tylko ja to raczej odbieram jako jego znęcanie się przez to, że on został chory i mścił się na innych przez swoją chorobę. Notatka ze szpitala. Zarać tą notatkę. Gówno mi to da. Kamera. Tam kto? Kurwa. Ten facet ma nieźle narąbane w wełbie.
coś, okej. No to powiedz, co masz do powiedzenia. Detective Tam will be here soon. This is the first victim of his obsession. He should be able to hear her, but she is drugged. Tam knows how the game works and what will happen if he does not release her in time. Hide the key to her cell and we'll see if the detective can protect his witnesses. Normalnie w tej grze jest taka adrenalina, tak jakby ten film oglądał, no. Co jest? Sorry, buddy. Pojebało mu. My game. Nothing personal. I'd grab something quick though if I was you. To musiał mnie walnąć, zanim mi to powiedział. Co za palan. Dobra, chyba shiftem. Chodź tu. No chodź. Aleś dostał w gębę. No bez sensu. Lej go! No patrz, stoi jak ciul na weselu. Ale teraz dostał. No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Nie mam słów. Klucz. Zobaczymy, co tu jest. Może coś będzie przydatnego. Notatka. Aha, w moim ciele jest klucz. Szkoda, że nie wiem, w którym miejscu. Chętnie bym go wyjął. Dlatego oni mnie atakują. Oj! Cholerne szkło, zapomniałem. Po prostu zapomniałem. Łapki. Co by tu było, jakbym cztery nie nacisnął? Nudziło się facetowi. Ale okej. Niech mu będzie, że... Gdzie? Moment operacyjny. Co za kurwa pojeb. Ojciec Saf. Tobie leczenie by nie pomogło. O nie. Ty jesteś chory facet. I to nieźle. Bez kitu. Nieźle walnięty. Moment. Nic nie znaleziono. No. To po chuj tu w las. Drzwi się zamkną. Już się nie otworzą, czy się otworzą? Otworzą. Tu też szkła cholerne. Zamknięte. Jak zwykle. Jest? Chyba byłem. Jasne.
Coś przeoczyłem. Ale co? Szuflady są puste. Ach, właśnie. Dobra, minigierka z zamkami. Na złodzieja się nie nadaje. Obróć. Całe szczęście, że to nie jest na czas. Tak, nie. Jak to kurwa ma być? Jest. Udało się nam. Udało się. Dobra, dobra, nie na pewniaka. Nie mam zamiaru, żeby tu coś mi w łeb strzeliło. Super. Zmusza mnie do tego, żebym poszedł naokoło. A tu co? Gdzieś ty chłopie się tu dostał. Kurwa. Tap, jakieś ty grzechy popełnił, że on cię tu sprowadził. To ma być próba dla detektywa Tapa? Bez kitu. Drzwi zablokowane. Napij się wody, no. Kurwa. Kto by chciał z takiego pisuaru pić? A to co za wynalazek. Ja nie. Normalnie. Toż to normalnie jest chory. Ta gra to jakiś obłęd. Fuck. Kurwa. No to jeszcze raz. Maszyna.
Czekaj, tu. Co za skurwysyn. Tych pułapek nastawiał. Szkoda, że tej broni nie mogę tam sięgnąć, przydałaby się. Ha. Drzwi zamknięte. No jakby mogło być inaczej. Dobra, przejście. Te drzwi się otworzą. A, dupa. Przeszukaj bezpiecznik. No po to rozwalił ścianę, żeby przejść przez bezpiecznik. Facet w reality by mógł robić, budując pułapki. No bez kitu. Pomysły to on miał. Albo ma. Zależy jak do tego podejść. Nóż, a w sumie skalpel. Cztery ciała i teraz weź znajdź. Wszystkie trzeba po kolei. Pa, żyją! Nie, kolejny z tym gównem napisem. Niech to szlak. Tu idzie? Kurwa. Czy ja dobrze idę? Niektóre drzwi można zamknąć na zasuwę. Patrz! Pierdalaj! No tnij go, kurwa! Cholera. Jeszcze go rozerwie pewnie. Co to tak pika? Nie wiem, wolę nie wiedzieć. Dokąd teraz? Przecież tu byłem. Gdzie ty mnie prowadzisz? Klucz do drzwi, otwórz. Patrz, ile tych ludzi tam jest. Matko święta. Balans? Będzie balans, jak się wpierdolę tam. Do przodu, na boki, balans. Kurwa mać, no idź. Nie mam żadnej broni, nic. Can you rescue her?
potrzebny klucz. Ale podoba mi się to. Daj mi światło, będzie pewniej. Bezpieczniki. Dobrze. Najpierw przeszukam. Nic nie mam. To po jego wała. Same puste szafki. Gdzie ja teraz wyszedłem? Kolejne nagranie? Nie. Może tu coś będzie. Ale mam broń kulą. To na pewno coś działa. Co tu? Cały czas budują napięcie. Lera, muszę pamiętać o tych szkłach, bo zapomniałem znowu. Najprościej to by było wyjść na dach, no ale niestety nie wyjdzie. Ta sierota. Bez kitu. Normalnie bez kitu. Spokojnie, Wąski, skup się. Skup się. Powolutku, powolutku. To znów polecimy w dół, jak kamień. Na to nie będę wchodził, o nie. Nie mam zamiaru, żeby mnie coś popieściło. Nie ma takiej opcji. Kurwa. Ale cwaniak. Nawet szkła poukładał tak, żeby... Znowu! Fucking hell. Normalnie tak psychiczny klimat ciężki, że pomału... Zaczynam mieć dość. Co tu ja mam zrobić? Tam na dół? Tu coś... Co jest? Kurwa. Chasing you and interrogating me? Why? He is here to face his obsession and to make a choice. Your life will depend on his decision. What is she doing? Like me? Co on tu wymyślił? Tyle ładunków.
Ja pierdolę. The key to any puzzle lies in its pieces. Sometimes you have to look at a problem from a completely different perspective. Jakiej perspektywy? O co mu chodzi? Bezpiecznik. Ba, żebym jeszcze go miał. Holler. Skąd tu wziąć bezpiecznik? Nie no. Może gdzieś tu jest. Tu lepiej niczego nie dotykać. Może tu? Chyba nie. Lampa. Tak patrzę po ścianach, ale nic nie widzę, żadnego nadruku. Tu się coś świeci, ale... Ale tu nic. Dobra, poszukajmy tego bezpiecznika, może tu gdzieś będzie. Jest. Całe szczęście. Zobaczymy, co się stanie. Coś tam zaświeciło. Pistolet, tak? Okej. Czyli na pewno będzie chodziło o to, że ja mam otworzyć szafkę, czy z pistoletem. Ale na wszelki wypadek sprawdzę. Czy tu nie ma jakiegoś drugiego pistoletu, żeby zaraz nie pierdolło? Co wieje stąd, wieje stąd! Tak liczyłem, no! Co za psychol! Mimo, że mi się udało, to i tak by mnie załatwiło, no! Boże. Jak teraz ja mam stąd wyjść? Fuck. Może wyrwało dziurę w ścianie. No. Chociaż do czegoś te twoje bomby się przydały. Palać. Prysznic. Tu nic nie ma, nie ma. Zdrowie jest. Dobra. Nie chcę tego wziąć. Nie będę go zmuszał, trudno. Dobra, jak stąd wyjść teraz? Cholera. Po co tu wszedłem? Tylko tyle, żeby zobaczyć kible i kurwa telewizor? Idziemy stąd. Idziemy, idziemy. Tu nie ma. Tu jest tylko jakiś neon. W sumie to nie neon, jakaś farba. Musi być jakoś wyjście stąd. Tu co jest?
drzwi. Tak, jest, jest. Próbuję się stąd wydostać. Dziwne? Oni niby krzyczą, żeby im pomóc, ale tak naprawdę to oni chcą nas załatwić. Ja dziękuję za takich towarzyszy. Pierdacze. Dobra, leży. Albo on, albo ja, nie ma wyjścia. Albo on, albo ja. Podnieś. Nie chcę tego. Wolę rurę. Toż to istny dom wariatów. Nie wiem. Dobrze. Zmontujmy ten bezpiecznik. Ale z której strony? Moment. Dum. Tu płynie prąd. Tu jest uziemienie. O. Dobrze. Coś się nam otworzyło. W końcu. Zamknę. Nie da rady. Idziemy dalej. Trzeba przeszukiwać wszystko, co tu jest dostępne, bo potem nie daj co i będę się wracał. Kurwa, znów te szkła pierdolone, no. Ale by. Mały włos. Mały włos. I znów by było to samo. Dobra, przechodź. Jakieś pomieszczenie. Zwłoki. Tutaj nie ma nic. Dobrze. Na tym momencie zakończymy. Ja muszę złapać oddech, ponieważ cały czas jest duże napięcie. Widzę, że ta produkcja ma potencjał. Dziękuję ślicznie za oglądanie, kochani. I do następnego razu z weekendem, z horrorem. Pozdrawiam, wasz mentor Wąski. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!